Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jest ze mną Henryk Gołębiewski i Roman Szczeblewski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ikony polskiego kina, tak naprawdę, można powiedzieć. Dawno się nie widzieliśmy. Proszę powiedzieć mi, jak współpracuje się z Mariuszem Pujszą? No jak się pracuje? No niewypłacalne jest w ogóle. Ja nawet nie wiedziałem, że gram w tym filmie. Nie dostałem wynagrodzenia. Przyszedłem teraz na premierę upomnieć się, no bo nie wiedziałem w ogóle. Ja patrzę, jestem na ekranie. No jak to jest? Żadnego wynagrodzenia, nic. Za transport nam nie zapłacił. W ogóle hotel nam nie zapłacił. I kurde, jeszcze normalnie byliśmy po kolana w błocie. No, no jak to jest w ogóle? No, tylko dlatego przyszliśmy, ze względu na to, żeby nam zapłacił. Przyszliśmy w ogóle na premierę. No ale nie żałujemy, bo film fajny, podobał się. Przynajmniej mnie, nie wiem jak koledze, no ale mnie się podobał. To może w takim razie należy się zgłosić do producenta o wypłatę, ale nie, bo Mariusz był producentem. Mariusz był producentem i jest bardzo wymagający, nie obiecywał, ale to wszystko troszeczkę moja wina, bo ja Henka wciągnąłem, on mnie miał jeszcze opieprzyć, no i chyba, ale jeszcze tego nie zrobił. Mam nadzieję w takim razie, że film odniesie duży sukces i że producent, panie Mariuszu, że wypłata dotrze do aktorów. Tak, to ja może podam numer konta, ale to SMS-em wyślę. Jeżeli nie uda się, to ja może zrobimy jakąś zbiórkę na kulturę. O, miło to będzie tak. Widziane, tak. Prawda? Tak, prawda, oczywiście. No. Należy i właśnie ja chciałbym coś jeszcze dodać, że właśnie to jest ściema po polsku. Tak, wygląda, że... Nawet nasze wypowiedzi. Ale nawet nasze wypowiedzi. No nie wiem, mam nadzieję, że się udało. Kasa jest oczywiście. Oczywiście, no. Bez kasy byśmy się nie ruszyli. No. I to jeszcze jaka. Dobra kasa. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Polecamy. Przychodźcie na castingi. Płaćcie. Tak. To w takim razie zapytam... Płaćcie i płaćcie. Zapytam się o atmosferę na planie filmowym. Była wspaniała. Była wspaniała. Wspaniałe ludzie. Oprócz tego, no to z Mariuszem, no to już nie od dzisiaj się znamy. I nie jeden film, że się nie jeden, tak. Oczywiście. Tak, no o wiele lepiej się gra, jeżeli kogoś się już pozna, kogoś się zna, to o wiele łatwiej się gra. No i atmosfera jest inna, bo właśnie taka przyjazna. A proszę mi powiedzieć, scenariusz był, czy rzeczywiście, czy to było wszystko po prostu improwizowane, cały film? Scenariusza nie było, wszystko było improwizowane od początku do końca. Ale gdzieś tam widziałam na ekranie, że gdzieś te kartki pojawiały się scenariusze. Tak, ale to było wszystko w głowie Mariusza, a te kartki to była ściema. To ściema. Normalnie ściema. Ściema. Tak to jest. To ściema. Ale Polacy potrafią ściemniać, no. Myślę, że nie tylko Polacy, prawda? Tak naprawdę jest wiele osób, które potrafi ściemniać. Dobrze ściemniają, dobrze im to wychodzi i jeszcze na tym zarabiają. Dobrze mówię? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze? Tak, świetnie, świetnie. I proszę. Teraz właśnie też żeśmy trochę pościemniali, więc dziękujemy. Udało się pościemniać dobrze. Ja jeszcze chciałam zapytać, co skłoniło was do zagrania w tym filmie? Zaproszenie samo. Samo zaproszenie? Samo zaproszenie, no znamy człowieka. No dobra, no czemu nie, no proszę bardzo. Prosiłeś, jestem. Tak jest. Ja myślę, że urok Mariusza mnie skłonił, ponieważ to nie pierwszy film, w którym u niego zagrałem. Człowiek orkiestra, prawda? Tak jest. A proszę jeszcze mi powiedzieć, piękne kobiety, dużo pięknych kobiet grało w filmie. Wiele z nich było amatorkami, może nie tyle amatorkami, co naturszczykami takimi, które tak naprawdę miały pierwszy raz do czynienia z kamerą, z reżyserem. Proszę mi powiedzieć, jak sobie poradziły. No tutaj no to w ogóle akcja bez akcji, no bardzo dużo sznurowadeł tam było. No, nie zauważyła pani? No z tyłu tak dziewczyny miały takie sznurowadła. No tak, z przodu też były takie sznurowadła. No. Ja też mam nawet dwa sznurki. A proszę mi powiedzieć, czy dziewczyny prosiły o jakieś rady aktorskie? Raczej podglądały, co my robimy na planie i potem starały się naśladować. Naśladować. Dykcję ćwiczyły wcześniej, czy ja, nie? Ja ćwiczyłem. Ćwiczyłeś z dziewczynami dykcję? Ćwiczyłem, ale nie, bo tam no to se pleniłem i musiałem se plenić. A, i bardzo dobrze. To
bardzo naturalnie wychodzi, profesjonalnie bardzo. Mam nadzieję, że film spodoba się. Ja dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Przepraszam, że na ty, ale bardzo, bardzo... Bardzo nam miło, ponieważ zawsze się czujemy lepiej w takim miłym towarzystwie i zawsze się czujemy młodziej. Młodziej, tak. Jak wszyscy nam mówią na ty. Bardzo się cieszę, że nie popełniłam błędu ani żadnego faux pas. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę, a wszystkich zapraszam do kin. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Dziękujemy.